Wszystko dobrze, poruczniku? Zeszłej nocy Chris był na patrolu i zaatakowały go defekty. Jego ciało znaleziono nad ranem. Zastrzeliły go z zimną krwią, jego własną bronią. 3 miesiące temu został ojcem. Kurwa, dlaczego akurat on? Nie znałem Chrisa zbyt dobrze, ale... wydawał się dobrym człowiekiem. Tak. Bardzo mi przykro. Mam złe przeczucia, poruczniku. Nie powinno nas tu być. Złe przeczucia, mówisz? To zrób sobie defragmentację. Może masz błąd. Cześć. Jestem porucznik Anderson z Policji Kryminalnej Detroit. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. Okej. Zaraz pójdę po Elijaha. Proszę, rozgośćcie się. Spoko, laska. To prawda. Jest... Amanda. Jest bardzo ładna. Niezła chata. Niektórym androidy wyszły na zdrowie. Poznasz swojego stwórcę, Connor. Jakie to uczucie? Nie odczuwam z tego powodu żadnych rozterek. Jeśli o to pan pyta. Ja czasem chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. Mam mu parę rzeczy do powiedzenia. Elijah zaprasza. Pan Kamski! Dajcie mi jeszcze chwilę.
Porucznik Anderson, a to Connor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzimy śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z CyberLife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. No i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Defektyzm się rozprzestrzenia, jak jakiś wirus. Uznaliśmy, że może pan coś wie. Idee to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z tobą, Connor? Po czyjej jesteś stronie? Jestem po stronie ludzi, rzecz jasna. To program każe ci tak mówić. Ale powiedz. Czego ty naprawdę chcesz? Pan wybaczy, ale to my tu zadajemy pytania. Chloe? Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii. Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii CyberLife. Młoda i piękna po wsze czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiędnie. Czym jednak jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę. Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Connor. Zniszcz tę maszynę, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją ocal, jeśli sądzisz, że żyje. Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. Okej, wystarczy. Chodź, Connor, idziemy. Przepraszam. Co jest dla ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie czy życie tego androida? Zdecyduj, kim jesteś. Posłuszną maszyną. Czy żywą istotą? Obdarzoną wolną wolą. Dobra, starczy. Connor, wychodzimy. Naciśnij spust. Connor! Nie! To powiem ci, co chcesz wiedzieć. Kurwa! Wynik negatywny. Śledztwo jest dla ciebie ważniejsze od życia androidów. Nie czujesz empatii. Dotrzymuję słowa. Zadaj mi pytanie. Powiem ci wszystko. Chcę wiedzieć, jak rozprzestrzenia się defektyzm. W chwili spotkania androidy przekazują sobie dane identyfikacyjne. Błąd programu rozprzestrzeniłby się jak jakiś wirus i wywołał epidemię. Wirus pozostaje uśpiony aż do chwili emocjonalnego wstrząsu. Strach, wściekłość, frustracja. I android staje się defektem. Wystarczył pewnie jeden model, prosty błąd. Zero zamiast jedynki. No chyba, że wystąpiła samoistna mutacja.
To już wszystko. Ciekawe pytanie, Connor. Ale wątpię, żeby moja odpowiedź ci pomogła. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać. Zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw twórcom. Nie chciałbym być na twoim miejscu. Co jest gorsze? Od wybierania mniejszego zła. Przy okazji, zawsze zostawiam w programach wyjście awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Ja pierdolę, zabiłeś tę dziewczynę. To nie była prawdziwa dziewczyna, tylko maszyna przypominająca dziewczynę. Przyłożyłeś jej spluwę do głowy i odstrzeliłeś kurwa pół twarzy. Zrobiłem to dla dobra śledztwa i zrobiłbym to jeszcze raz, gdybym musiał. Ty skurwysynu, nic nie czujesz, co? Jesteś maszyną i niczym więcej. Zwykłą, zajebaną maszyną. Oczywiście, że jestem maszyną. A pan myślał, że kim? Myślałem...